Ja generalnie troszkę się na Pegasusie wychowałem, więc te wszystkie gierki, które były na tych starszych platformach, nie są mi obce. Kartridże, które się wciskało kiedyś w starszych czasach, na rynku kupowało się dyskietki, tam 1000 gier na jednej, fajnie można było sobie pograć. Później już przeskoczyłem raczej na pecety. GeForce 2, potem GeForce 4 i tak dalej, aż do obecnych czasów, gdy już te maszyny są naprawdę pokaźne, tak jak wasze Predatory zresztą. Komputery jako komputery już mojej uwagi aż tak mocno nie zwracają, bo tyle ich już przerobiłem w swoim życiu, że wszystkie są praktycznie takie same, wizualnie się trochę różnią, ale monitory z serii Predator, Acera, no muszę przyznać, że chcę je przetestować. Była też taka gierka, gdzie pistolet podłączało się do Pegasusa i strzelało w kaczki, tak, w kaczki. Pamiętam jeszcze jakieś tam, nie wiem, lekka atletyka, piłka nożna, nie pamiętam nawet nazw już tych gier, bo Janek bardzo fajnie opowiadał i można było sobie trochę odświeżyć pamięć.